Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o trzech prawach relacji z kobietami, które działają i dają potężne efekty, więc warto posłuchać. Na końcu tego filmu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Pierwsze prawo relacji. Przede wszystkim, jeśli jesteś niemiły dla kobiety, nie masz dla niej czasu, jesteś chłodny, a czasem nawet wyrażasz swoją niechęć do kobiety z uśmiechem na twarzy albo ustalasz konkretne zasady. Na przykład mówisz dziewczynie: słuchaj, ostatnio nie pisałaś do mnie, więc dlaczego mam się do ciebie odzywać? Ja nie będę się tobie w żaden sposób narzucał. W tej sytuacji bardzo często kobieta zauważy, że warto się tobą zainteresować. Dlaczego? Bo nie jesteś facetem zdesperowanym. Pokazujesz jej, że masz wybór, a przynajmniej jesteś facetem, który sprawia takie wrażenie. Dokładnie tak samo w dłuższej relacji. Załóżmy, że twoja partnerka regularnie odmawia ci zbliżeń. Jeśli powiesz: słuchaj, no twoja decyzja, jeśli ty nie chcesz ze mną sypiać, no to ja sobie poznam młodszą dziewczynę, więc rozstańmy się i tyle. Ciekawe jest to, że w bardzo wielu przypadkach kobieta się nie chce rozstać i często prosi o szansę albo zaczyna się bardziej starać. Więc jeśli jesteś niemiły dla kobiety, ona często będzie dla ciebie miła. I nie chodzi mi o to, że ty masz krzywdzić kobietę, że masz się na nią wydzierać, że masz być agresywny, bo to jest zupełnie coś innego, tylko chodzi mi o to, że ty masz sprecyzować swoje oczekiwania, w sensie wymagania w kierunku kobiety. Właśnie wtedy dziewczyna zacznie cię szanować. Pamiętam, kiedyś powiedziałem pewnej dziewczynie: jeszcze raz przy mnie zapalisz papierosa, a ja już do ciebie więcej nie napiszę. Ona myślała, że żartuje. Nie żartowałem, zapaliła papierosa. Powiedziałem, że muszę wracać do domu, wyszedłem. Zaskoczona zaczęła mi wypisywać SMS-y, zaczęła do mnie pisać: obraziłeś się na mnie, a ja do niej: ja już ci wszystko wyjaśniłem. I w ten sposób ona sama zaczęła mnie przepraszać. Ciekawe jest to, że jak jesteś niemiły dla kobiet, to one z automatu zaczynają się tobą interesować. I jeśli jesteś za słodki, kochany, czuły, wrażliwy, chcesz o nią dbać, zabiegać, bardzo chętnie ją przytulasz i chcesz wszystko dla niej zrobić, niestety, to jest przepis na porażkę, dlatego warto sobie z tego zdawać sprawę. Kolejna ważna rada. Jeśli się spotykasz z kobietą, w wielu sytuacjach za bardzo zastanawiasz się nad tym, co by ona chciała, czy jesteś dla niej odpowiedni, wystarczający. Większość kobiet nie myśli o tym w sposób logiczny. Nie analizuje tego aż tak bardzo, jak wam się wydaje. Tak naprawdę dla kobiety liczy się to, jak ona się z tobą czuje. Więc możesz być facetem, który ma normalną pracę, który normalnie zarabia, ale jeśli się z nią spotkasz i dasz jej te silne, bardzo intensywne emocje, a potem jeszcze pokażesz, że jesteś niemiły, no to ona w wielu sytuacjach będzie o tobie myśleć, będzie się zastanawiać, dlaczego już do niej nie piszesz. I to właśnie ta emocjonalna natura kobiety sprawi, że ona sama cię zacznie uwodzić. Zauważyłem natomiast, że wielu facetów narzuca sobie ograniczenia. Nie jestem dla niej wystarczająco przystojny, nie mam zbyt wielu pieniędzy. Tak naprawdę zdarzają mi się faceci na konsultacjach, którzy są przystojni, mają kratę na brzuchu, wyglądają jak modele, mają pieniądze, a nie mają dziewczyny. Dlaczego? Ponieważ oni nie potrafią generować w kobiecie silnych emocji, są do bólu przewidywalni, mili, kochani, a kobiety wręcz mają alergię na tego typu facetów. W związku z powyższym błąd wielu facetów polega na tym, że wy nie myślicie o relacji z kobietą jak o grze emocji. Jeśli tak pomyślisz, jeśli będziesz to rozumiał, że ty musisz wywołać w kobiecie określone stany emocjonalne, a potem ją zostawić, a potem odpuścić, to kobieta będzie krok po kroku inwestować. Co ciekawe, jest to często bardzo przewidywalny sposób i metoda, która sprawia, że dziewczyna bardzo łatwo jest się w stanie w tobie zakochać, zaangażować, czy nawet do ciebie wrócić. Wielu facetów postrzega relacje z kobietą zbyt logicznie. Myśli o tej relacji w ten sposób, że muszą się dogadać z dziewczyną, muszą mi przedstawić swoje argumenty i na pewno jest szansa na to, że ta kobieta to zrozumie. Otóż nic bardziej mylnego. Kobieta często będzie głucha na twoje logiczne argumenty
i nie będzie w ogóle się do nich odnosić. Zamiast tego zareaguje gniewem, wrogością, a nawet zacznie cię straszyć, że się z tobą rozstanie. I to wszystko, o czym tutaj teraz mówię, jest powiązane z tym, że ty powinieneś przestać tolerować nieodpowiednie zachowania kobiet. Kiedy spotykasz się z kobietą, a kobieta ci mówi, że no niestety się spóźniła, to od razu jej powiedz. No w takim razie, słuchaj, ja już nie jestem przekonany, czy warto się z tobą dalej spotykać. Ona się zaraz zacznie martwić, dlaczego on mi tak powiedział, dlaczego mi tak powiedziałeś. Będzie się wypytywać, dlaczego? Bo kobiety w większości nie cierpią być odrzucane. To jest wtedy dla kobiety taki komunikat, że ona już przestała być dla ciebie atrakcyjna, więc w jej rozumieniu straciła okazję na relację z fajnym facetem. Jeśli wykorzystujesz ten mechanizm odrzucenia, kobieta często będzie się sama o ciebie bardziej starać, także polecam to przetestować w praktyce. Przestań tolerować jej nieodpowiednie zachowania. Spotkała się z tobą, tak jak mówiłem przed chwilą, zapaliła papierosa, powiedz, oj, widać, że już dalej się nie będziemy spotykać, widać, że już się nie spotkamy. Uśmiechnij się, powiedz to stanowczo. Jak ona zapyta dlaczego, to powiedz, bo nie lubię papierosów. I tyle. Nie musisz jej więcej tłumaczyć. Niech ona sama dojdzie do wniosku, co zrobiła nie tak. Potem oczywiście możesz się przestać uśmiechać, możesz pokazać, że masz taką bardziej minę poważną i w tej sytuacji wiele kobiet cię zacznie przepraszać. Dokładnie tak samo, nie wiem, na imprezie. Poszedłeś z nią na imprezę, coś ci się nie spodobało, zaczęła tańczyć z jakimś facetem. Przestań na nią reagować. Podeszła do ciebie, chce z tobą tańczyć, powiedz, słuchaj, wyszedłem z tobą na imprezę, a ty sobie z kimś tutaj tańczysz, mi to nie odpowiada, powiem ci szczerze, że ja wracam do domu, nie chcę mi się tutaj z tobą siedzieć. Wracasz, ona cię przeprasza, zaraz cię oskarża, że jesteś zazdrosny. Co z tego? Po prostu decydujesz się na to, żeby odpuścić tą sytuację, tą relację. Dlaczego? Bo kobieta nie spełnia twoich oczekiwań. Jak się tego nauczysz, żeby rozliczać kobiety za te problemy, które same generują, dziewczyna w dużej mierze będzie bardziej przewidywalna. I właśnie tutaj jest ważne to, żeby nie odpuszczać, bo jeśli ona pisała z jakimś facetem, ty przestałeś się do niej odzywać, ona do ciebie pisze i teraz ty wracasz do porządku dziennego i w ogóle nie wyciągasz konsekwencji z tego, co ona robiła, nie przypominasz jej, co teraz chcesz mi powiedzieć, jak chcesz mi to wszystko wytłumaczyć i ona za chwilę znowu robi to samo, no to sam sobie stwarzasz problem, bo generalnie nie wymagasz szacunku od kobiety, posłuszeństwa i kobieta będzie generalnie dalej testować twoje granice. Także pamiętaj, jeśli ona zachowała się nieodpowiednio, często w niemiły sposób, albo nawet w taki sposób chamski, gdzie wyśmiewa się z ciebie przy znajomych, to jeśli ty to odpuścisz i przechodzisz potem do porządku dziennego, uśmiechając się, nic się takiego nie stało, nie wyciągając w ogóle z tego konsekwencji, dziewczyna bardzo często będzie tak się zachowywać dalej. Więc ty ją musisz zatrzymać tu i teraz, musisz jej powiedzieć, o nie, nie, tak się nie będziemy bawić, koleżanko, ja już tutaj zdecydowałem, że nie chcę się z tobą spotykać, bo widzę, że ta znajomość nie zmierza w dobrym kierunku. Jak ona cię zapytała dlaczego, odpowiedz, a co zrobiłaś? Zastanów się nad sobą i niech się tłumaczy. Niech sama dojdzie przy tobie do wniosku, co źle zrobiła, niech cię przeprosi, niech ci to wszystko przedstawi tak, żebyś poczuł, że ona przeprosiła, doszła do wniosków, jakie błędy popełniła. Wtedy to jest tak naprawdę najlepsza lekcja dla dziewczyny. Wyciągnij z tego wnioski, bo bardzo często tego nie robicie. I kiedy kobieta jakiś błąd popełni, no to nie wyciągasz z tego żadnej lekcji inaczej. Nie dajesz kobiecie lekcji, nie wymagasz od niej wytłumaczenia i ona za chwilę dokładnie to samo zrobi. Bardzo ważna instrukcja, zapamiętaj to, bo bez tego ciężko ci będzie stworzyć trwałą relację z kobietą, która cały czas zachowuje się tak, jakby była singielką. Warto o tym pamiętać. Niestety, tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać pakiet 4 moich kursów, 68% taniej. Skorzystaj szybko, bo dzisiaj o północy kasuję tą stronę. Promocja.uwodzeniewdzień.pl.
wejdź pod spodem, pobierz niemiły facet, generator orgazmów, jak podchodzić do kobiet na ulicy, jak z koleżanki zrobić twoją dziewczynę, jak odzyskać dziewczynę. Te wszystkie materiały w dużo niższej cenie. Polecam, fantastyczna wiedza, która zmieni twoje życie. Korzystaj szybko, bo dzisiaj o północy kasuję tą stronę. Promocja.uwodzeniewdzień.pl. Polecam, bo to działa.